Dobra, widzowie, nie uwierzycie, co się właśnie odwaliło. Siedzę sobie w tym miejscu, w tym laboratorium, z którego mam obserwację, i patrzyłem w stronę tego McDonalda i widziałem Grimisa, który wchodzi do McDonalda. Wchodził do tego McDonalda, czy on tam w tym momencie na pewno... Jest, patrzcie, patrzcie, wyszedł sobie właśnie. Dobra, jest Grimis na Palionowie i łazi sobie. Ej, dobra, jest akcja, jest naprawdę niesłychana sytuacja, ja nie wiem, co ja mam zrobić, czy ja mam go śledzić, czy ja mam tam pójść, jak on powoli chodzi. Jaki on jest duży w ogóle, on wygląda jak taka... Oj, dobra, nie, żeby on się tu nie spojrzał, mam nadzieję, że nie zobaczy mnie tutaj. Ale on sobie jedyny gdzieś tam chodzi, coś sobie kombinuje. Nie wiem, o co chodzi, ale muszę to zbadać. Muszę zobaczyć, co on tam kombinuje i muszę zobaczyć, jakie ma, prawda, intencje. Więc ja lecę sobie na górę, wychodzimy z tego laboratorium i idę w jego stronę. Muszę to zobaczyć, muszę się zbliżyć do niego. Jestem ciekaw, czy on w ogóle jakoś się odzywa, czy nie. Nie wiem, totalnie nie mam pojęcia, bo nigdy go nie spotkałem wcześniej. Ale możemy wylecieć sobie tu, dobra. Lądujemy sobie tutaj gdzieś daleko, tak żeby mnie nie zauważył. No i przede wszystkim ja sam jestem przebrany za niego. Teraz widzę, że w sumie to ja prawie w ogóle nie jestem do niego podobny. Ale, no nie wiem, zobaczymy, co się wydarzy. Może mnie polubi, może go to rozbawi, a może się zdenerwuje. Nie wiem, totalnie nie mam pojęcia. Ale możemy się zbliżyć tutaj do niego i zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Dobra, czekajcie, jestem blisko już tego mostu, ale znikł mi. Nie wiem, gdzie on jest. Gdzieś sobie poszedł ten Grimis. I nie widzę go, gdzie jest teraz, ale... O, jest, dobra, tam chodzi, dobra. Nie wiem, czy ja go nie widziałem. On sobie normalnie skacze sobie po tych parasolach. Dobra, i on tak. Czy on jakby jest... Co on stawia? Co to jest za blok w ogóle? Ej, ja pierwszy raz widzę ten blok. Nie wiem, co to jest. Patrz, jaką wieżę robi. Co on kombinuje? O, nie, żeby mnie nie zobaczył. Dobra, tu muszę się chować za tym murkiem. Dobra, on wychodzi na górę sobie. Ale po co on się tak wspina? Jaki jest tego sens? Czy on chce sobie po prostu popatrzeć na Palionowo z góry? Nie wiem, ale co jest niesamowite? Czy nigdy takiego stwora nie... On nie ma obrażeń od upadku! Co normalnie skoczył z wysokości? O nie, widział mnie? Biegnie do mnie? Nie, dobra, wskoczył sobie do wody i zawraca. Dobra, nie wiem, o co chodzi, ej, dobra. Ej, on takie dziwne rzeczy robi. Jest jakoś tak albo powoli chodzi, albo bardzo szybko. Nie wiem, jest niesamowite. On tak, no dobra, mam nadzieję, że mnie tutaj nie widzi. Ale dobra, czekajcie, musimy zrobić tak, musimy się zbliżyć do niego jak najbardziej. Jestem ciekaw, co on będzie robił tam w tym, jak to się nazywa, w tym McDonaldzie. On wchodzi do środka. Wszedł do środka, pa, jak się wsunął tam. Dobra, musimy się zbliżyć tam. Tylko teraz tak, od której strony? Wydaje mi się, że od tej strony będzie najlepiej. Tu, rozpalmy sobie te liście, żeby mieć takie szybkie przejście, dobra. I teraz tak, tam zobaczę przez okno, co on kombinuje. Lecimy tu, szybko. Dobra, jest git, mamy dobrą pozycję. Dobra, jesteśmy koło tego Grimis Boons, dobra, przechodzimy. O, dobra, widzę go, jak tam chodzi. Widzę, że jest w środku. Pytanie, co on robi w tym maku? Bo Grimis Shake, to rozumiem, że jest Shake. A on ewidentnie nie przypomina Shake'a, on przypomina bardziej jakiegoś stwora, jakiegoś moba. Dobra, patrzymy sobie przez okno i on skacze, dobrze, żeby tylko nie zobaczył, bo jak nie zobaczy, to jest lipa fest, nie? Dobra, musimy przyjść tu. Dobra, okej, jestem tak blisko niego, o nie! Dobra, jak on mnie zobaczy, to jest koniec, dobra, jestem za oknem, więc akurat tu jestem prawie, że niewidoczny, więc on mnie tutaj nie ma prawa zobaczyć, ale my przynajmniej widzimy go. Dobra, ktoś tutaj dobrze zaprojektował tego McDonalda, że można tutaj iść się kłócać i go obserwować. On normalnie... wygląda tak, jakby nie miał żadnego celu. Lato... Kurczę, przez okno patrzy. O nie. Nie, żeby mnie nie zobaczył, tylko jak ja tu chodzę. Muszę ściągnąć tą elytrę, żeby być mniej rzucającym się w oczy. Dobra. Czy on poszedł na górę? On chyba poszedł na... A nie, dobra, jest tutaj. Krąży sobie tutaj. Dobra. Teraz tak. Czy on opuszcza w ogóle tego McDonalda? Jestem ciekaw, bo ogólnie widzę, że po McDonaldzie lubi chodzić. O nie, gdzieś poszedł. Gdzieś poszedł, nie wiem gdzie. O nie, jest tu. Co on robi w ogóle? On skacze po tym McDonaldzie, jakby to plac zabaw był jakiś. O, dobra, tu sobie przejdźmy szybko. Dobra, i teraz tak, jestem tu przy wejściu. I teraz jak... Ja jestem ciekaw, czy on w ogóle... Czy jego całe życie toczy się w tym McDonaldzie, czy on gdzieś chodzi? Bo póki co to tylko tu siedzi jakby, no ale wiadomo, to jest Grimis Shake z McDonalda. W ogóle ciekawe jest to, że ja się dowiedziałem ogólnie, przez to, że ten Grimis się tu pojawił, musiałem się dowiedzieć, co to takiego jest. No to... Nie widzę go teraz. Ej, czekajcie, gdzie on polaz, bo on mi co chwilę znika. A dobra, tam jest, przy wejściu, wychodzi, dobra, wyszedł, dobra.
dowiedziałem się, że Grimmy's Shake to jest taki shake po prostu, który faktycznie w McDonaldzie jest, tylko po prostu nie ma go w Polsce. Jestem ciekaw, czy on w ogóle się w Polsce pojawi. No w sumie jest taki hype na niego w Polsce, że powinien się pojawić, nie? Dobra, przychodzę sobie tędy i zobaczmy, co on tu kombinuje, bo on poszedł do tego busa. Dobra, tu chodzi, dobra. On ciągle coś buduje z tych fioletowych bloków dookoła. Ciągle coś kombinuje z tych bloków i nie wiem... Co to jest za zejście? Co tu się wyprawia? Mam nadzieję, że mnie nie widział. O, wszedł do środka, do McDonalda wszedł. Czy on mnie widział? Nie. O nie, on stawia jakiś... Szybko wychodzimy stąd. Chowam się do Grimmy's Bus. Może mnie przeoczył, może mnie nie zauważył. Dobra, jestem w Grimmy's Busie. Jo, nie mogę, jak ja się wystraszyłem! Że on mi tam wyskoczył tak. Tego się nie spodziewałem, totalnie. Nie wiem jak się przed nim bronić nawet. Ja nie wiem, jakie on ma umiejętności, nie wiem, co on robi. Czy on jest straszny? Czy on nie jest straszny? Nie wiem totalnie. Ale dobra. Nie, on mnie zaraz zobaczy. Jestem pewien, jestem przekonany, że on już mnie widział. To jest... Nie krąży sobie tam. Nie, jak on tu przyjdzie, to jest koniec mój. Dobra, wychodzę tą stroną busa. Tu, pyk. Dobra, wyszliśmy z busa. Jesteśmy po drugiej stronie. To jest bardzo dobra informacja. Dobra, przejdźmy tu. Dobra, znikł znowu. Znowu mi znikł, ale to nawet dobra informacja jest dla mnie, bo ja już się boję do niego zbliżać, bo jak on mnie zobaczy w tym przebraniu, przecież... No, czekajcie, podejdźmy tu. Zobaczmy, czy on jest w Macu znowu? Czy on poszedł do Maca z powrotem? No, zgubiłem go znowu. Nie, go już nie ma w Macu. Widzę, że frytki na stole leżą. Czy on je zostawił tam? Czy to on zostawił te frytki na tym stole? Dobra, nie wiem, to są dziwne akcje tu się dzieją, naprawdę mega dziwne. Ale dobra, przejdźmy tu. On gdzieś poszedł. Nie ma... O dobra, tam widziałem, krążył, wszedł do McDonalda z powrotem. Dobra. Chodzi sobie tam elegancko. Dobra, wiecie co, ja robię tak, ja robię włam do tego McDonalda w tym momencie. Rozwalamy to. Dobra, muszę rozwalić jeszcze to. Tutaj, jak jesteśmy w środku. Mrujemy to. Łopanie! O kurczę, prawie w dziurę wpadłem. Dobra, tu, chowamy się tu. Co to jest? To jest kibel? Skibel? Czy to jest męski kibel? Chowam się do toj toja, nie wiem co to jest. Dobra, nie. O, jak on tu przyjdzie, to jest lipa, ale on mnie na bank widział. On tu na bank przyjdzie. Dobra, patrzę przez te drzwi, czy on tu... Jest tu! O nie. Widzi mnie, czy nie mnie nie widzi? Dlaczekajcie, w dół. Dobra, udało mi się uciec od niego. Udało mi się uciec. Udało mi się zejść na dół. Dobra, jestem piętro niżej. Ale jakie to są akcje! On już na 100% mnie widział, jestem przekonany. Jestem przekonany, że mnie widział. Co to się wyprawia? On mnie szuka, jak się... Nie wiem, on mnie przeraża, ja nie wiem, jakie on ma cel, jakie on ma intencje, wiecie, o co chodzi. I on stawia wszędzie te Grimmy's bloki. Nie wiem, o co chodzi, dlaczego on to robi? O nie, jest tu blisko. O nie. Dobra, tu, ja się chowam za tym znaczkiem McDonalda. To jest jedno... O nie, on tu jest. Dobra. Muszę stąd iść, muszę przejść tu. Nie jest dobrze. Co to jest za zejście? Nie wiem, nie mam pojęcia. Patrz, co buduje chłop, co on idzie na to piętro wyżej? Co on wyprawia? Dobra, nie, czekajcie. Dobra, schodzę na dół. Myślę, że to jest dobry pomysł. Idę na dół zobaczyć, co tam się kryje, bo to jest jakaś piwnica Grimmy'sa i mnie to zastanawia mocno, co to jest. Prawie mnie zobaczył znowu. Nie, dobra. Czy on poszedł do tej piwnicy teraz? Czy on tam poszedł? On tam poszedł chyba. Jest, schodzi na dół do piwnicy, zszedł na dół do piwnicy. Dobra. Ej, idę za nim. Ja muszę zobaczyć, co tam jest. Nie mogę tam nie pójść. Idę, schodzę powoli po piwnicy. Schodzę. Dobra, idziemy na dół. Dobra. Powoli po tych schodach, powoli po schodach. I uwaga. Okej, on tu jest. Dobra. Widzę go. To ty? Co jest grane? Nie, jakie to jest tutaj? Co jest? Moje dziecko! Jakie twoje dziecko? Co on mówi w ogóle? Nie, chowam się. Nie mogę. Co on robi? I czemu on powiedział, że ja jestem jego dzieckiem? Co jest grane?